Rawodnika. Pełnia księżyca 3 lipca. Próby i nagrody. Moi drodzy, 1 lipca Lilit będzie kontynuować bezpośredni ruch w lwie do 3 października. Na niskich i średnich poziomach częstotliwości. Ten czarny księżyc może się przejawiać jako najbardziej negatywne działania, ale ci, którzy są na wysokim poziomie duchowym, we wszelkich sytuacjach poczują niewidzialną pomocną dłoń, która uchroni przed błędami, złudzeniami i stratami. To stellum pokaże, ile karmy zostało ludzkości. Pokażę, które kraje i narody będą przyciągane do negatywnych czynów, agresji i awantur. Energie rozświetlą każdą manię wielkości, samo potwierdzenie kosztem innych, pożądanie używania władzy dla egoistycznych celów, przestępstwa przeciwko własnemu narodowi i sankcje za bezduszność. Pełnia księżyca w koziorożcu 3 lipca będzie niekorzystna, ale nie tak niebezpieczna, jak mogłaby być. Moc żywiołów Ziemi znacząco osłabi księżyc, ale znajdowanie kompromisów będzie dużo trudniejsze. Nieustępliwość może prowadzić do dużych problemów. Jednocześnie jednak ta pełnia księżyca niesie energię motywacji, determinację i chęć radzenia sobie z jakimkolwiek wyzwaniem, przed jakim dziś stoimy. Ten czas przynosi zarówno sprawdziany, jak i nagrody. Wygląda na to, że wszechświat nalega, abyśmy dokonywali trudnych rzeczy i obiecuje, że będziemy mile nagrodzeni, kiedy to uczynimy. Wszechświat jest po naszej stronie. Ta pełnia może pomóc oświetlić to, co już nie działa w naszym życiu, pozwalając nam uczynić krok naprzód i wziąć na siebie odpowiedzialność. Jeśli mądrze użyjecie mocy tej pełni księżyca, to ona pomoże wam przezwyciężyć przeszkody. Poradzić sobie z trudnościami i osiągnąć dowolny szczyt. Zaledwie jeden dzień później, po pełni Księżyca, Słońce wyrówna się z gwiazdą Syriusz, otwierając portal energii o wysokiej częstotliwości energii, która będzie wzmocniona przez obecność pełni Księżyca. Wszechświat mocno wspiera nas, abyśmy mogli korzystać z tej energii dla podwyższenia swojej wibracji, pamiętając o tym, że nie ma nic, z czym nie moglibyśmy sobie poradzić. Mamy siłę i intuicję, aby przejść przez wszystko, co spotkamy na naszej drodze, a ta pełnia będzie przypomnieniem o tym. Jowisz jest planetą ekspansji i podczas tej pełni Księżyca jest na mocnej pozycji. Starożytni astrolodzy uważali go także za planetę prezentów i powodzenia. Powodzenie, jakie niesie Jowisz, może być w tym czasie w pełni po waszej stronie, dlatego koniecznie użyjcie go. Wdzięczność Wam wszystkim.